Siema, hejos. Przyjechał Jerry swoim bolidem BMW. Będę miał okazję się przejechać tym sprzętem. BMW, ale szmata. Mam nadzieję, że nie załapię się na żaden mandat, bo podobno jest potwór. My tylko kręcimy filmiki z BMW-kami. Siema Jerry. Powiedz, co to jest za BMW? G30, piąteczka. Który rok? 17. Diesel? Ile? Jaka pojemność? 1,8. Co ty? Wkręca mnie, nie? Wie, że się nie znam i mnie wkręca. Jerry mówi, że mogę się przejechać. Mogę sobie zmienić? Tak. Bo ja jestem mniejszy niż ty. Ja siedzę daleko. Ja też daleko, ale nie aż tak. Dobra, automat. I co? Ja co mam zrobić? Start i login. No. To jest diesel? Co te wydechy tak chodzą? No jest, sprawdzimy. Co ty zrobiłeś? Ale to gada. Przekonam się, jeszcze nigdy w życiu nie jechałem dieslem. No wieś. Warto spróbować. Teraz już mam. Pasy trzeba zapić, o. Będziemy wzorowi. Jedziemy na niemiecką autostradę. Ale one naprawdę gadają i słychać je, ty. Lepiej jak w tej Jemce. Co oni tutaj zrobili? Budują niemiecką autostradę nam tutaj. Później ci włączę drugi tryb tych głośników. Dobrze. Na taką szybką jazdę. Wtedy fajny jest efekt. Czyli mamy... To jest taki efekt miejski. Mamy diesla z głośnikami. Oj, chyba tam nie przejadę. Nie, on już jedzie. To jest taki offroadowe BMW. Każde BMW jest offroadowe. No na pewno głośniki wychwycą to brzmienie basowe. Czyli diesela chodzi jak benzyna V8. Rasowe V8. O, też widzę, masz rzutnik z przodu. Kadap. Systemy wszystkie włączone? Nie. Nie włączaj mi. Takie coś. Tu widzimy, ile ma. Dieselek nasz. Kurwa, panie! Sorry za to kurwa, ale... Ty, to jest ogień. Ile to pali? Jak to dieselek. 8 litrów, 7. I taka moc? Ale ty musiałeś coś przerabiać chyba ją, co? No, trochę tam ma dołożone. Trochę to ile? Ile nominał i ile dołożone? 340 nominał. A grubo ponad 400 ma. I co zrobiłeś? Nowa mapa, hamownia. Wszystkie tam, co się należy. Rzeczy. Kurde! Ci powiem, że jest ogień. Zmienimy na trójkę. No od razu. Musisz łopatką strzelić, wtedy wyższy bieg też, nie? Słabo. To ile teraz koni ma? No około 440. Tam 38 jest. Ale czuć to po prostu. No będzie teraz mu daj. O, teraz jest taki fajny tryb do szybkiej jazdy. Szok normalnie. Tu trzeba uważać, bo tu łapią, wiesz? Ale jest naprawdę rewela. A teraz jakbym ci zrobił jeszcze takie coś. No. Co zrobiłeś? Zmień łopatkę teraz na 4. I teraz jak... Ale jaki to ma moment, ty, ja pierdolę. I teraz masz tutaj, jak masz, widać biegi. No. Te M4, to tam ci się będzie robić do czerwonej kreski i wtedy wiesz, kiedy strzelić łopatką, zmienić bieg. Aha. No, daj mu. Widzisz? No, widzę. Zmian. Słuchaj, taka moc przy takim ekonomicznym spalaniu,
te głośniki robią naprawdę robotę, nikt o tym nawet nie wie, że to są głośniki. Nie no, po prostu raj dla ucha, komfort jazdy. Przecież ja nawet nie wiem, ile ja tu jadę. W normie się mieszczę? Tak, cały czas. Aha, no to dobrze. Przepisowo? Przepisowo, jak najbardziej. No to super. Nie, ale naprawdę, komfort jazdy i wrażenia są... Ale ten moment... No to jest moment obrotowy, 800 Nm, nie? No to robi swoje. To robi robotę, no naprawdę, to czuć. Przy dwójce już tak nie czuć przy zmianie biegów, tak jak na przykład w tamtej piątce, ale jak na diesla to jest naprawdę... O, nawet ty, przy odpuszczeniu... Ma popcorn. Ma popcorn, ty, no ale to jest przemyślane, naprawdę. Ile takie głośniki, Jerry? Koło... 7,5-8 tysięcy. Duży koszt. Ale no co przy takim samochodzie? To jest tak jakbyś zapałki dokupił do cygara kubańskiego, nie? Musisz szczelić manetą, łopatką. Aha, dobra. Jest popcorn. Nie, bardzo elastyczny jest ten silnik i z obrotów po prostu słabo schodzi, nie? O, co ja zrobiłem? Jerry, popsuję się. Nie, dobra, teraz już masz bez łopatek, teraz tylko... Dobra. Bo jak masz łopatki, to ona nie zmieni, nie? No właśnie. Nastawione tutaj na manualne. Ale teraz możesz pakować. No, trzeba uważać, bo tam stoją, żeby nie było. Teraz ogień. To jest łogień. Łogień! No, ma 3,8 do setki, nie? Także w dieselku. W dieselku 3,8 do setki? No to ze ścigaczami możesz się brać. Ścigacz by miał robotę, a to nie mieli kołami, to się odpycha od razu. No bo to dlatego jest dobry, dobry czas, bo idzie z czterech kół, nie? Tak. Dzięki, Jerry, naprawdę super. Spoko. Dzięki. Jeszcze te felgi. Moc diesla, słuchajcie, na głośnikach, 440 koni. Nara. Poszedł.